Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba Żaneta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który planowałam nagrać chyba przez ostatnie 6 miesięcy. Czas porzucić więc prokrastynację i przedstawię Wam dzisiaj sylwetki 10 najsławniejszych osób pochodzących z Izraela. Oczywiście ta lista jest totalnie subiektywna. Jeżeli byście chcieli kogoś usunąć z tej listy albo kogoś dodać, bardzo proszę zostawcie komentarz na dole. Wybrałam też osoby, które jeszcze żyją, bo gdybym miała się jeszcze zagłębiać w postacie historyczne, to chyba nigdy bym tego nie nagrała. Zanim jednak zaczniemy, już teraz zostawcie tutaj pod filmem kciuka w górę, to mnie zachęci do kręcenia nowych filmów. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, klikając w dzwoneczek, dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Macie też opcję zostawienia takiego napiwku dla mnie i ten guzik podziękuj będzie pod filmem tutaj, więc jeżeli będziecie mieli ochotę wesprzeć mój kanał, możecie to zrobić w ten sposób. Opłata jest jednorazowa i opłata jest jakakolwiek chcecie, znaczy opłata. Napiwek. I napiwek nie jest obowiązkowy, ale obowiązkowe jest subskrybowanie mojego kanału, ok? Wróćmy teraz do meritum i do naszych bohaterów i bohaterek dzisiejszych. Zaczynamy. Numer 1. Yuval Noah Harari, historyk i profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jest autorem bestsellerów Sapiens: od zwierząt do bogów, Homo deus: krótka historia jutra i 21 lekcji na XXI wiek. Yuval urodził się w 1976 roku w miejscowości Kirjat Ata. W latach 1993-1998 studiował na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a doktorat zdobył w 2002 roku w Oksfordzie. Jego książka Od zwierząt do bogów została przetłumaczona na ponad 30 języków. Numer 2. Natalie Portman. Urodzona jako Natalie Herschlag w 1981 roku w Jerozolimie, amerykańsko-izraelska aktorka. Ciekawostka dla Polaków. Jej dziadek od strony ojca pochodził z Rzeszowa. W wieku 3 lat rodzina Natalie przeniosła się z Izraela do Stanów Zjednoczonych. Jako 13-latka zagrała Matyldę w Leonie Zawodowcu i od tego zaczęła się jej wielka kariera w Hollywood. Jest laureatką Oscara, Złotego Globu oraz nagrody BAFTA za pierwszoplanową rolę w filmie Czarny Łabędź. Numer 3. Elie Tahari. Urodzony w 1952 roku projektant mody. Jego rodzina pochodziła z Iranu, a sam Eli przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w 1971 roku. Jego historia jest typowym American Dream. Lądując w Nowym Jorku miał w kieszeni tylko $100. Znalazł pracę jako elektryk w butiku, a już w 1974 roku otworzył swój sklep na Madison Avenue. Ubrania marki Tahari można kupić w ponad 40 krajach na całym świecie, w tym w londyńskim Harrodzie. W sukienkach Elie Tahari pojawiła się m.in. Beyoncé, Jennifer Garner oraz bohaterki Gossip Girl. Numer 4. Dana International, a właściwie Sharon Cohen, urodzona w 1969 roku w Tel Awiwie, piosenkarka i kompozytorka. Podbiła światowe sceny po swoich występach na Eurowizji. Reprezentowała Izrael 2-krotnie. W 1998 roku wygrała ten konkurs z piosenką Diva. Dana pochodzi z rodziny jemeńskich Żydów. W 1993 roku poddała się operacji korekty płci i wydała debiutancki album pod tytułem Dana International, który ukazał się m.in. w Grecji i Egipcie. W 1994 roku wydała album pod tytułem Tampa, który osiągnął status platynowej płyty w kraju, a także została okrzyknięta artystką roku w Izraelu. Dana ma w tym momencie na swoim koncie 9 albumów studyjnych. Numer 5. Gal Gadot. Aktorka znana głównie z roli Wonder Woman i z występów w serii Szybcy i wściekli. Nie zdziwi Was pewnie to, że i w jej żyłach płynie polska krew. Ponoć jej babcia ze strony matki mieszkała w Warszawie. W 2004 roku została Miss Izraela i podczas reprezentowania kraju na międzynarodowych konkursach Miss została dostrzeżona przez świat mody. Możecie kojarzyć ją również z takich filmów jak Śmierć na Nilu, Czerwona nota czy Psy mafii. Numer 6. Pini Zahavi. Dla Polaków przede wszystkim znany jako agent Roberta Lewandowskiego. Bardzo ekscytująca ciekawostka, przynajmniej dla mnie. Ojciec Piniego miał na nazwisko Złoty, czyli Zahavi po hebrajsku, i pochodził z mojego miasteczka, Suchedniowa pod Kielcami. Pini Zahavi jest nazywany w świecie futbolu superagentem. To właśnie on stał za transferem Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain czy Lewandowskiego do Barcelony. Numer 7. Gene Simmons, czyli urodzony w 1949 roku w Haifie Heim Witz, znany jako The Demon, członek i współzałożyciel zespołu KISS. Ma on bardzo ciekawą historię życia. Pochodzi z rodziny węgierskich Żydów. Jako dziecko wyemigrował do USA, gdzie, uwaga, uwaga, kształcił się w nowojorskim seminarium teologicznym, aby zostać rabinem. Ta ścieżka kariery jednak nie była dla niego. Po usłyszeniu Beatlesów w telewizji wybrał muzykę i stworzył, jak sam to nazywa, styl heavy metal Beatles. Zasłynął również dość słynnymi romansami z Cher i Dianą Ross. W 2006 roku został sklasyfikowany na 29. miejscu listy 100 najlepszych metalowych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. Z kolei w 2009 roku został sklasyfikowany na 12. miejscu listy 50 najlepszych heavy metalowych frontmenów wszechczasów według Roadrunner Records. Numer 8. Michael Solomonow. Chyba najbardziej znany i doceniany na świecie izraelski szef kuchni. Jego pierwsza restauracja, Zahav, czyli Złoto, założona w 2008 roku w Filadelfii, otrzymała James Beard Foundation Award of Outstanding Restaurant. Jest również wymieniona jako jedna ze 100 najlepszych restauracji z winem w Stanach Zjednoczonych. Sztandarowym daniem jest tam baranina z granatem i soczewicą. Solomonow wydał również swoją książkę kucharską, Zahav, A World of Israeli Cuisine. Znajdujący się w niej przepis na hummus zdobył tytuł Dania Roku przyznany przez magazyn Bon Appetit. Numer 9. Uri Geller. Izraelski magik, iluzjonista, ponoć posiadający zdolności psychokinetyczne i telepatyczne. To właśnie Uri spopularyzował wyginanie łyżeczki i innych przedmiotów za pomocą swoich psychokinetycznych zdolności. Przez pewien czas brał udział w amerykańskim wojskowym projekcie Stargate. Numer 10. Itzhak Perlman, urodzony w 1945 roku w Tel Awiwie Skrzypek. Kolejna osoba na naszej liście z polskim pochodzeniem. Jego rodzice wyemigrowali właśnie z Polski. W wieku 4 lat niestety zachorował na polio, przez co przez całe życie musiał poruszać się o kulach lub przy pomocy elektrycznego wózka. Perlman grał m.in. w Białym Domu podczas wizyty królowej Elżbiety II w 2007 roku, wykonał Air and the Simple Gifts na inauguracji Baracka Obamy w 2009 roku. Możecie go też kojarzyć z wykonywania muzyki do listy Schindlera. Itzhak Perlman był ostatni na naszej liście 10 najsławniejszych osób nadal żyjących, pochodzących z Izraela. Bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzach na dole, czy kojarzyliście wszystkie te osoby i czy zdawaliście sobie sprawę, że tak wiele z nich ma polskie korzenie. Jeżeli nie kliknęliście kciuków w górę na początku, zróbcie to teraz, zasubskrybujcie mój kanał klikając w dzwoneczek. Jeżeli też tego nie zrobiliście jeszcze na początku, zostawcie coś miłego w komentarzach. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć mój kanał klikając podziękuj na dole. No i co, jeżeli mielibyście jakąkolwiek sugestię na temat kolejnych odcinków na moim kanale, również zostawcie je w komentarzach, wszystko rozważę i być może Wasz pomysł będzie tematem kolejnego filmu. Zapraszam Was również na moje inne social media. Jestem przede wszystkim na Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać prawie codziennie. Linki w opisie na dole. Póki co żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!